Jest firma, która wymyśliła, że będzie dowoziła w nocy pieczywo pod drzwi. Fajny koncept? Fajny. Super, nie? Z mojej perspektywy jako użytkownika klikam sobie do 22, jakie chcę pieczywo i rano o 5 wisi na klamce drzwi. Nawet jak założę kawiarnię. Serio. Przejdźmy na taki bardzo, wiesz, kawiarnię mam. Dlaczego ktoś miałby wejść do mojej kawiarni? Może jestem, innowacja polega na tym, że jestem jedyną kawiarnią w centrum. Nie wiem. Może innowacja polega na tym, że właśnie podają w jakiś finezyjny sposób. Może mogę rezerwować stoliki sobie online do tej kawiarni. Biznesy, w których nie ma ani grama jakiejś innowacyjności, jakiejś propozycji wartości, która czymś się odróżnia, coś daje więcej inaczej, jest skazany na porażkę. I tutaj jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Możemy się potem karmić, to jest naprawdę dużo radości. No to na w sensie, pewno, jak on się rozgrzeje i możesz zrobić tego luncha takiego typowego, to jest uczucie z kosmosu, kompletnie. Jest niedorzeczne, bo to jest wykonowy kombi. Partnerem kanału jest seohost.pl. Najszybsze serwery i najtańsze domeny. Link do partnera i kod ze specjalną zniżką znajdziesz w opisie filmu. Szymon, opowiedz, co to za firma, czym się zajmujecie w Selwax? Tak, jak teraz przed nagraniem chwilę powiedziałeś, sprzedawaj mądrze. Co prawda to nie jest gramatyczne tłumaczenie z angielskiego, ale jakby tak wyszło na samym starcie. My jesteśmy firmą doradczą, specjalizujemy się w marketingu i sprzedaży B2B. I w dużym skrócie można powiedzieć, że jesteśmy dla klientów takim trenerem personalnym, który pomaga im to dobrze poukładać, żeby firma rosła. Okej, okay. Jesteście w stanie pomóc każdej firmie, która się do Was zgłosi? Czy mieliście takie przypadki, że zgłasza się klient, rozmawiacie z tym klientem i stwierdzacie, no dla Was już nie ma ratunku, nie jesteśmy w stanie Wam pomóc? Nie, znaczy na pewno nie mówimy klientom, że dla Was nie ma ratunku, bo to byłoby nieuczciwe z naszej strony, natomiast na pewno bardzo często zdarza się, że mówimy klientom, że nie potrafimy im pomóc w ich sytuacji. Prosty przykład, skoro marketing i sprzedaż B2B, na tym się naprawdę znamy, to jeżeli trafia ktoś do nas takiego typowego B2C, to zazwyczaj po prostu nie nawet, że nie możemy, tylko nie potrafimy im pomóc. Nie wiemy, jak to dobrze poukładać, nie? Z innej strony zdarza się na pewno, że kiedy wchodzimy na pierwszy krok do klienta, bo tak się zaczyna nasza usługa, wchodzimy na takie, powiedzmy, rozpoznanie sytuacji, nazywamy to warsztatem zerowym, zaglądamy wtedy pod każdy dywan, patrzymy, jak jest ułożona firma, jak są ułożone procesy, co oni już robią, po to, żeby móc im pokazać, jak rozwinąć Waszą sytuację. Wtedy się często okazuje, że na przykład firma nie jest gotowa na wzrost. Pierwszy powód. Czyli może się okazać, że my wygenerujemy więcej sprzedaży, ale oni tego nie obsłużą, na przykład. Drugi powód. Za mały jest zespół do tego celu, który oni chcą osiągnąć. Najpierw trzeba go wyrekrutować. To nie jest moment na pomoc. Kolejny powód. Jest jakiś bardzo mocno zaogniony konflikt między dwiema kluczowymi osobami w organizacji. Trzeba go najpierw rozwiązać, potem się zabrać za rozwój. I jakby kolejny powód. Jeden z naszych największych klientów teraz to jest firma, która trafiła do nas jakby mąż i żona. I myśmy po tym pierwszym kroku nie sprzedali im doradztwa, tylko daliśmy im plan na pół roku, żeby sami robili rzeczy. I oni po tym pół roku trafili, powiedzieli, zrobiliśmy. I tak rozwijając się, teraz jest ich ponad 40. Patrzę tu na zespół, ale zespół mi chyba nie odkiwa. Ponad 40 osób jest u nich w firmie po tam półtora roku na przykład. Ale jest wiele takich powodów, które mogą sprawić, że nie możemy pomóc danej firmie w danym momencie. Podsumowując. Okej, okay, mówiłeś o tym, że dana firma nie jest jeszcze gotowa na wzrost. Tak. No to jak ten proces powinien wyglądać? No bo ja to widzę tak, że no zwiększa nam się sprzedaż, mamy więcej klientów, dopiero wtedy zatrudniamy, dopiero wtedy zwiększamy te swoje moce przerobowe. Jak to z Twojej perspektywy powinno wyglądać? Dlaczego firma jeszcze nie jest gotowa na wzrost? Podam Ci przykład. Mamy jednego klienta, firmę produkcyjną, u którego rzeczywiście jest taki problem, że obecni klienci nie dostają już tam 40-50% towaru, który zamawiają, bo nie są w stanie im go dostarczyć. Nie? To jakby to nie jest moment na projekt sprzedażowo-marketingowy. To jest może moment na projekt marketingowy i tym się tam zajmiemy, żeby dostosować komunikację marketingową do momentu, kiedy oni już będą wydolni operacyjnie, produkcyjnie. Ale też na przykład w wielu przypadkach nam się zdarza, słuchaj, że te cele są nieco rozbieżne. To znaczy, niestety zdarza się tak, że właściciel mówi, że produkcja taka, jaka jest, to ona już zostanie, albo zespół delivery taki zostanie, ale chcemy, żeby robił tak pół raza więcej. Wiesz, o co chodzi? I to też się zdarza. Czasami się na przykład okazuje, że to są rzadkie przypadki, bo my mamy marketing, który takich ludzi nie przyciąga, ale się zdarzają. Mamy takie przypadki, też spojrzę na zespół, że trafia do nas klient, mówi, zróbcie coś z naszymi handlowcami, ale nie możecie im dawać certyfikatów, żeby się nie chwalili za moje pieniądze w CV.
Zdarza się, że dzwoni klient i mówi na przykład, to też jest prawdziwa historia, powiedział, że on nie kupuje projektu u nas, bo, cytuję, ma takich baranów w firmie, że w ogóle bez sensu wsadać w nich pieniądze. Nie? I tu bardziej, wiesz, chodzi o gotowość samego właściciela do tego wzrostu. Nie? No bo wiesz, tak jak trener personalny, może rozpisać ci świetny plan, dietę, ćwiczenia, pomaga ci, mówi, źle nogą ruszasz, niedobrze, inaczej musisz, ale jak na koniec dnia ty sam tego nie zrobisz, to żadnego wzrostu nie będzie. Co robicie w takiej sytuacji, że macie takiego szefa, już z nim współpracujecie, wy dajecie jakieś wskazówki, co trzeba zrobić, a szef mówi, że nie zrobimy tego, bo zawsze tak robiliśmy, zawsze było dobrze i nie chcemy tego wdrożyć. Czy jakoś radzicie sobie w takich sytuacjach, czy takie sytuacje się zdarzają? Kiedyś, jak byłem dyrektorem sprzedaży, siedziałem z moim prezesem, moim przełożonym na sali konferencyjnej, na której był konsultant. I przyszedł konsultant i powiedział do mojego prezesa przełożonego, że dzisiaj na tym warsztacie musimy spojrzeć na waszą firmę oczami klienta. I ten prezes mówi, ja Szymon, ty to słyszałeś w ogóle, coś niesamowitego. No i ja patrzę na niego, na konsultanta, Mówi, nie wiesz, co się wydarzyło właśnie. Jest zupełnie... Wyobraź sobie sytuację, w której wynajmujesz firmę doradczą, bo się chcesz zmienić, bo coś chcesz zmienić, nie? Bardzo, bardzo rzadko nam się zdarza, że klient mówi, w ogóle nie wdrożę, zawsze tak robiliśmy, zostaje. Bardzo często nam się zdarza, że handlowcy tak mówią. Albo osoby takie operacyjne. Tak, robimy od 15 lat i tak będziemy robić dalej. I w większości powiem ci też, że da się to jakby, można powiedzieć, w pewien sposób rozmasować warsztatami. No bo bardzo często się okazuje, że fakty wyraźnie wskazują, że to, jak pracujemy od 15 lat, nie przynosi już tych samych rezultatów, co 15 lat temu. I naszą pracą jest pokazać te fakty. Patrzcie, nie? Takie one są. I teraz, wiesz, w obliczu faktów, w obliczu tego, że jest jakiś konsultant, coś ma się zmieniać, jednak mimo wszystko najczęściej ci ludzie zgadzają się na te zmiany. Uważam też, że my jesteśmy bardzo uprzywilejowani, bo zauważ, mamy podcast, mamy dużo treści w internecie, mówiącej dużo o zmianach, co samo w sobie do nas przyciąga firmy, które chcą się zmienić. Mamy bardzo rzadko takie problemy, bardzo, bardzo rzadko. One najczęściej dotyczą detali. Tego nie zrobimy. I dla nas to jest ok, bo zazwyczaj i tak mamy 2, 3, 4 sposoby na dobrnięcie do celu. Po prostu idziemy do niego wtedy inną drogą, jeżeli klient powie jednoznacznie nie. I to nie też trzeba uszanować. My jesteśmy jako konsultanci, wiesz, w firmie od paru dni, a ten człowiek zna ją od 15 lat, więc musimy też polegać na jego wyczuciu, przeczuciu, przekonaniu i tak dalej, nie? Doradzacie małym, średnim firmom, a z definicji mała firma no to jest firma, która zatrudnia do 50 pracowników i ma chyba przychodu gdzieś tak do 10 milionów euro, więc dla wielu z naszych widzów już mała firma to już i tak jest duża firma. Tak, to jest bardzo zgodne. Ja bym chciał tą Twoją wiedzę przenieść na grunt takich osób całkowicie początkujących, które dopiero zaczynają, już może mają firmę, ale dopiero chcą taką firmę założyć. No i zaczniemy od tego, mam jakiś pomysł na biznes, jakiś pomysł tam nam chodzi po głowie. Jak się za to zabrać, żeby taką firmę założyć? Co powinniśmy sprawdzić, zanim w ogóle zaczniemy działać? No bo z jednej strony możemy mieć pomysł innowacyjny, ale zaczynamy szukać w internecie, no i możemy trafić na takie opinie, że jeżeli coś jest innowacyjne, no to może się okazać, że na przykład rynek tego nie rozumie, albo może klienci tego nie potrzebują, no bo ktoś już by to zrobił, tak? To jest zbyt innowacyjne. Z drugiej strony, jeżeli nie innowacyjne, no to mamy takie bardzo powszechne pomysły na biznes, gdzie takich biznesów już jest bardzo dużo. Więc jak to zweryfikować, czy nasz pomysł na biznes jest sensowny? Co powinniśmy sprawdzić? Okej, to powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy osobą, która tego słucha, nie jest korporacja, która ma do wydania 3, 4, 5 milionów na eksperyment? Nie. Zakładam. Okej. To jest istotne pytanie, wbrew pozorom. Mówiłeś o innowacjach, że jak innowacje, to może ktoś nie zrozumie i jakby to się nie przyjmie na rynku, albo taki pospolity biznes, który, no jak jest pospolity, to z zasady ma dużą konkurencję. No i teraz ja jestem fanem wdrażania jakiegoś obszaru innowacyjności w pospolitym biznesie. Nie jestem fanem tego, żeby robić pospolite biznesy. To znaczy, dla przykładu, jestem ogromnym przeciwnikiem, jeżeli ktoś na przykład ma taki cel, bo to o tym mówmy. Mam cel, chcę mieć przedsiębiorstwo, chcę, żeby to przedsiębiorstwo rosło razem ze mną na przykład, chcę się rozwijać i żebym, nie wiem, miał jakiś zespół, żebym po jakimś czasie rzeczywiście mógł, nie wiem, czerpać dywidendę na przykład z tej firmy. O takiej sytuacji mówimy. To jestem przeciwnikiem pospolitych biznesów, takich jak na przykład kawiarnia.
postawię kawiarnię, będę tam stał cały dzień, pilnował tego zespołu i tak dalej, i tak dalej. Mogę próbować robić franczyzę kawiarniową, prawda? Ale to znowuż wymaga pewnej innowacyjności, nie? Innowacyjności może w tym, jak podaję tą kawę, innowacyjności może w tym, jak wygląda ta marka, innowacyjności może w tym, jak ją zbudowałem, co ludzie myślą o tej marce, nie? Ale znowuż to musi wejść ta innowacyjność, żeby to jakoś bardzo urosło, nie? A dobrym przykładem są na przykład, nie wiem, firmy, które... Freelancer, który robi strony internetowe, na przykład. No to jakbyśmy się zastanowili, ilu jest freelancerów, którzy robią strony internetowe, to ilu byś strzelił? Liczba, nie wiem, firm szkoleniowych podobnych do nas jest mniej więcej 10 tysięcy w Polsce. No to strony obstawiam, nie wiem, 300 tysięcy. No, bo to może być taka liczba, nie? W sensie, wiesz, i teraz jeżeli idę z pospolitym biznesem w konkurencję z taką liczbą podmiotów, to jestem absolutnie skazany na to, że jeżeli czegoś innowacyjnego w tym modelu nie wymyślę, to się nie przyjmie. I teraz podam Ci to na naszym przykładzie, bo tak będzie łatwiej. My teoretycznie jesteśmy firmą szkoleniową, sprzedajemy wiedzę, nie? I tych firm jest bardzo dużo na rynku, ogółem mówiąc. I innowacyjnością w naszym modelu jest na przykład to, że pomagamy ją wdrażać na miejscu klienta. Nie, że wychodzimy z tego szkolenia, tylko realnie bierzemy udział we wdrożeniu, brudzimy sobie ręce potąd, pomagamy to uruchomić, odpalić, rozwiązujemy problemy, które tam się pojawiają, jesteśmy cieniem klienta. To jest jakiś obszar innowacyjności. Drugi jest taki, że na przykład oprócz tego wdrażamy też systemy CRM, czyli nie tylko szkolenia, ale też pomożemy im wdrożyć system, na którym oni będą pracowali. Oprócz tego innowacyjnością jest to, że od nas jest konsultant prowadzący w projekcie, który ma kilku wspierających. Jak on nie potrafi na przykład nauczyć handlowców negocjacji, to wchodzi wspierający z naszego zespołu i to robi. To jest jakaś tam trzecia innowacyjność. I mógłbym ich mnożyć, jest dość dużo. I ja jestem fanem budowania jakichś małych obszarów innowacyjności w pospolitych biznesach. Natomiast Twoje pytanie było, jak zacząć, nie? To powiedzmy, że takie przygotowanie do tego, co dalej. Okazuje się, że wielu ludzi ma taki problem, jak zacząć, po prostu. I już dawno została stworzona ściąga, co trzeba przemyśleć. Nazywa się to dokładnie, rzecz biorąc, biznes model Canvas. I niestety bardzo często widzę, że takie osoby, które są początkujące, w ogóle nie podchodzą do założenia firmy na zasadzie takiej merytoryki. Tylko albo szwagier ma, albo słyszałem, że, albo widziałem na YouTubie, że komuś się udało. Na przykład, nie? Ale nie wchodzą do tego na zasadzie takiej, żeby to rozebrać na czynniki pierwsze. Jest coś, co się nazywa Business Model Canvas, który dokładnie mówi o obszarach, które musisz przemyśleć w swoim modelu biznesowym, żeby on miał szansę zadziałać. Ma tam, jest wymiar kosztów, za co będę musiał płacić, jest wymiar przychodów, na czym będę zarabiał, w jakim modelu będę zarabiał, może abonamentowym, to też jest pewna innowacja, kolejna u nas na przykład. I jakby Canvas dzieli się na takie trzy obszary. Wykonalności, co ja będę musiał robić, żeby to się dało wykonać, atrakcyjności, czyli jakim cudem niby ktoś miałby się tym zainteresować, i zyskowności, czyli jak te przychody i koszty w tym wszystkim się mają. No i teraz z mojej perspektywy w tych świeżych biznesach najważniejszy jest ten koncept atrakcyjności właśnie. To znaczy, wiesz, nawet jak założę kawiarnię, serio, przejdźmy na taki bardzo, wiesz, kawiarnię mam. Dlaczego ktoś miałby wejść do mojej kawiarni? Może jestem, innowacja polega na tym, że jestem jedyną kawiarnią w centrum. Nie wiem. Może innowacja polega na tym, że właśnie podają w jakiś finezyjny sposób. Może mogę rezerwować stoliki sobie online do tej kawiarni, a może w jakiś w ogóle, wiesz, nie mam kawiarni, więc ciężko mi wymyśleć innowację w tym momencie, ale czujesz, do czego zmierzam, nie? I co najlepsze, tą atrakcyjność można testować. Mam jakiś pomysł, nie? Wymyśliłem, zrobię kawiarnię, w której będzie to i to. I teraz pierwsze, co powinienem zrobić, to przetestować ten swój pomysł. Po prostu. I teraz, wiesz, o co chodzi? Przedsiębiorca się mówi, to jest świetny pomysł. Czujesz? Tak, ale właśnie jak testować te pomysły? Czy mam je testować już tak w boju, czyli po prostu zrobić taką kawiarnię, czy jestem w stanie to jakoś, wiesz, na eksperymencie? Oczywiście. Jak to się robi? Wiesz, tak naprawdę najprostsza metoda pierwsza, idź zapytaj. I teraz możesz zapytać o dwie rzeczy. Potencjalnego twojego klienta. Czyli jak jesteś freelancerem dotyczącym stron internetowych, chcesz robić strony internetowe dla MŚP, to znajdź sobie 20 gości z MŚP i zadaj im pytanie, czego oczekujesz, jak robiłeś tą stronę, to jaki miałeś problem, na co zwracałeś uwagę, czyli staraj się wyciągnąć od klienta problemy, wyzwania, które ma. Pierwsza rzecz. I spróbuj w ten sposób zaprojektować tą swoją atrakcyjność. Nawet jak nie masz pomysłu na to, czym się wyróżnić.
idziesz i gadasz z tymi klientami, wypytujesz, czego wam brakowało w usłudze innej firmy, na co oni nie zwrócili uwagi, co było dla waszym największym problemem, a jaki był wasz główny cel wymiany tej strony internetowej. I się dowiadujesz, nie? Jak oni na to patrzyli. Pierwszy rodzaj eksperymentu. Czyli możesz wyciągnąć od nich wiedzę. Na LinkedInie teraz bardzo łatwo się na takie rozmowy umówić. Po prostu. Nawet jeżeli nie, to zawsze od szwagra, mamy, siostry, kogoś jesteśmy w stanie znaleźć takich ludzi. Drugi eksperyment. Załóżmy, że już rozpisałeś ten swój pomysł na to, nie? Jak dostarczysz tą wartość. Tak a propos biznes model Canvasu, który można podlinkować pewnie pod odcinkiem, jest też value proposition Canvas, gdzie zastanawiasz się to właśnie, jaka będzie ta wartość, ta innowacyjność, to coś, co dostarczysz klientowi. I drugi eksperyment. Z tymi samymi ludźmi możesz to zrobić. Na podstawie tego, o czym rozmawialiśmy, wymyśliłem, że moja firma może robić to w taki sposób. Co o tym sądzisz? Czy dostrzegasz wartość? Czy byłbyś gotowy za to zapłacić? I co, jakby, co byś zmienił na przykład? Nie? I zauważ, jeszcze złotówki nie wydałeś, nie otworzyłeś żadnej firmy, nic nie zrobiłeś, a już masz bardzo dużo inputu. Nie? Kolejna rzecz dla biznesów, nawet tradycyjnych, takich jak kawiarnia, można to zrobić w formie reklamy na Facebooku. Na przykład wypchnąć jakiś komunikat typu jedyna kawiarnia centrum w Gliwicach. W Gliwicach jest świetny przykład. Jest firma, która wymyśliła, że będzie dowoziła w nocy pieczywo pod drzwi. Fajny koncept? Fajny. Super, nie? Z mojej perspektywy jako użytkownika klikam sobie do 22, jakie chcę pieczywo i rano o 5 wisi na klamce drzwi do domu. W ogóle genialny koncept. I oni zanim zainwestowali strasznie dużo pieniędzy w to wszystko, zrobili prostą kampanię na Facebooku. Czy to się klika? Wpisz, jeżeli jesteś zainteresowany. Opisali na landingu, jakby to działało. I masz trzeci eksperyment już. Dalej nie wydałeś dużej sumy pieniędzy. I już wiesz, czy ten twój pomysł na jakąś tam innowacyjność w tym modelu, patrz jakie to jest proste, nie? Dowożone pieczywo pod drzwi versus piekarnia. Tu i tu operacyjnie to jest ten sam interes. Pieczesz pieczywo. Tylko tutaj dodatkowo do modelu, dołożyli 3-4 samochody, wiesz, rozwożą to, pojawiła się strona internetowa i tu jest obszar, wiesz, na franczyzę, rozpowszechnianie tego po kraju. Genialny koncept w ogóle. Na piekarni. Czyli masz trzeci eksperyment. Możesz zrobić na przykład kampanię na Facebooku. Myślę, że nawiązując do kolejnych, wszystkie takie eksperymenty z kategorii przygotowania jakiejś komunikacji, landingu, bardzo fajną rzeczą jest też chodzenie po grupach na Facebooku, po forach internetowych. Tam zazwyczaj jesteś w stanie znaleźć bardzo dużo różnych wkurzonych ludzi na różne rzeczy. Ja to porównuję, że jakby ktoś chciał coś sprzedać polskim startupom, to polskie grupy startupowe na Facebooku tyle mówią o problemach tych polskich startupów, że naprawdę wystarczy, że ktoś poświęci trochę czasu, wczyta się w to i rzeczywiście spróbuje wejść w to, jak sytuacja realnie wygląda. Czyli podsumowując, strasznie długo Ci odpowiadam na to pytanie. Przepraszam Cię, tak mam. Podsumowując, wydaje mi się, że biznesy, w których nie ma ani grama jakiejś innowacyjności, jakiejś propozycji wartości, która czymś się odróżnia, coś daje więcej inaczej, jest skazany na porażkę. I tutaj jeszcze dodam tylko jedną rzecz. Bardzo często ludzie, zawężając się, szczególnie jak zaczynają z biznesem, bardzo się boją, że coś stracą. Podam Ci przykład. My się skupiamy na MŚP i to jest plus i minus, bo początkujący przedsiębiorca mówi, no ale to jak to? To nie będę mógł do dużych sprzedawać. I mówi, ale to stracę tych dużych. I się bardziej skupia na tym, że duzi nie będą u niego kupowali. Podczas gdy to jest jakaś forma innowacyjności, że robisz to dla określonej grupy klientów. Tam możesz bardzo dużo zyskać. Czyli wyobrażam sobie, żeby zrobić kawiarnię tylko dla określonego segmentu klientów. Nie dla wszystkich, tylko dla określonych ludzi. I ona wtedy będzie trochę inna. Oni tam będą czuli się u siebie. Wiesz, o co chodzi. Czyli możesz też się zawęzić bardzo. Udało mi się namówić Szymona, żeby pokazał nam swoje auto i żebyśmy mogli je pokazać w filmie. Także teraz będziemy łączyć przyjemne z pożytecznym, a zaraz wracamy do wywiadu. Szymon, taka rzecz mnie zastanawiała. Jak przyjeżdżasz takim autem do klienta? Pomaga to, czy przeszkadza? To jest dobre pytanie. Odpowiedź brzmi nie wiem. Jednym pomaga, drugim przeszkadza. Ja sobie to tłumaczę tak, że raz klient wie, ile płaci mi i wie, ile kosztuje to auto, więc wie, że ja nie sfinansowałem tego z tego, co on płaci. Czyli musi wiedzieć, że z tyłu jest jakaś większa operacja. Natomiast mam też taką teorię, że z drugiej strony, jak przyjeżdża konsultant sprzedaży takim autem, to chyba umie sprzedawać, nie?
Czy ty tak sobie to tłumaczysz, a czy klient nie podchodzi tak, że wiesz, kurde, to może za dużo mu płacimy, za dużo nas kasuje? Ale właśnie oni płacą mi dokładnie tyle samo, ile każdemu innemu konsultantowi u mnie w zespole. Ja nie charge'uję więcej za to, że to jestem ja. Nigdy. Nie? Jestem na takich samych stawkach jak zespół i mało tego, nasze stawki są niższe niż średnia rynkowa i w ogóle. Możemy się potem karmić, to jest naprawdę dużo radości. No, to na pewno. W sensie, jak on się rozgrzeje i możesz zrobić tego luncha takiego typowego, to jest uczucie z kosmosu, kompletnie, jest niedorzeczne, bo to jest dwutonowe kombi. Znam szaleńców, którzy mają na przykład 25 tysięcy przychodu i za 10 tysięcy w leasing biorą takie auto i 5 koła miesięcznie wydają na jego utrzymanie. Autentycznie. Dlatego uważam, że te auto niczego nie dowodzą. Powiedz nam, czym jest w ogóle model biznesowy, no bo prowadząc firmę możemy działać na różne sposoby. Mówiliśmy już trochę o modelu subskrypcyjnym, czy jeżeli zmienimy sobie nasz model biznesowy, to też jest jakiś sposób na innowację, czyli robimy to, co już istnieje, ale w trochę inny sposób, zmieniając nasz model biznesowy. Więc na przykład tworząc strony internetowe, jak możemy zmienić nasz model biznesowy? Czy subskrypcje to jest jedyna opcja, czy jeszcze coś innego możemy wymyślić tutaj w tym temacie? To przede wszystkim musimy powiedzieć, że model biznesowy to jest znacznie szersza rzecz niż tylko sposób pobierania pieniędzy od klientów. Nie? W tej działce przychody może rzeczywiście wymyśleć sposób pobierania tych przychodów jako biznes subskrypcyjny. To ma swoje zalety, pewnie ma też jakieś wady. Z perspektywy klienta on się musi związać. Po prostu. Natomiast jak weźmiesz cały model biznesowy, w którym rzeczywiście masz nawet przemyślane, jak dokładnie świadczysz te usługi, z jakimi partnerami, w jaki sposób, jaka jest Twoja propozycja wartości, jak docierasz do tych klientów i co to są za klienci, to wszystko podlega zmianom w modelu biznesowym. Wszystko. Pierwszy przykład. Wymyśliłem, że robię kawiarnię dla hipsterów. Miesiąc testowałem, nie przyszli. Zmieniam ten obszar modelu biznesowego. Robię dla innego segmentu, nie? Inny przykład. Wymyśliłem, że będę pozyskiwał klientów marketingowo i dzwoniąc. Testowałem to 2 miesiące, wyszło, że nie. Zmieniam ten element modelu biznesowego. Wymyśliłem, że będę pobierał opłaty subskrypcyjne. Testuję to 1-2 miesiące, ten obszar modelu biznesowego, wyszło, że nie. Zmieniam, szukam dalej. I dlatego fajny jest biznes model Canvas, bo on rozbiera tą koncepcję, rozbiera na bardzo konkretne klocki. I dla mnie jako przedsiębiorcy uwalniające jest to, że zmieniam tylko jeden naraz na przykład. Nie cały model, tylko powolutku dopasowuję, zmieniam poszczególne obszary. I tak naprawdę powiem Ci, że pierwszy rok w Sellwise, może nawet trochę więcej, zresztą dalej, bardzo dużo obszarów modelu biznesowego cały czas testujemy. Cały czas. I podejrzewam, że nigdy nie przestaniemy. Rozwijamy go, zmieniamy, kombinujemy, może tak, może inaczej. Czyli sposób pobierania pieniędzy to jest tylko jedna z rzeczy, które możesz zmienić w modelu biznesowym. No to jakie, Szymon, masz jeszcze pomysły na innowacje? Mówiliśmy o kawiarni, mówiliśmy o osobach, które tworzą strony internetowe. To oczywiście można też wziąć pod to, podciągnąć wszystkich grafików, osoby, które nagrywają firmy, robią jakieś takie usługi B2B, ale weźmy inną branżę, weźmy sklep internetowy. Jak tutaj możemy tworzyć innowacje, jeżeli mamy sklep internetowy? Dobra, to tak. Wydaje mi się, że paradoksalnie model subskrypcyjny, o którym mówiłeś w kontekście e-commerce, jest takim nowym trendem, który gdzieś tam się rozwija. Czyli masz sklep e-commerce, który coś dostarcza i w pewien sposób, wiesz, co miesiąc dostajesz jakąś małą paczkę czegoś za opłatę subskrypcyjną. Dla ciebie stały przychód, klient co miesiąc dostaje coś, czego potrzebuje. Dla przykładu, wydaje mi się, że dużym obszarem innowacji w obecnym e-commerce jest to, że konkurujesz z graczami typu Allegro, typu Amazon, typu eBay. Niestety, taki rynek. I paradoksalnie ten obszar innowacyjności, skupienia na czymś wąskim, jest tutaj jedynym obszarem konkurencyjności. To znaczy, jak zadzwonię do Amazona, raz, że nie zadzwonię, tak swoją drogą, i dopytam, jaką deskę na przykład na stok dla mnie, no to wiesz. A jeszcze w szczególności, jak wpiszę w Google'a, to znajdę 20 artykułów, z czego każdy mówi, że inną, nie? No to tutaj innowacyjność położona na tym, że ja na przykład robię coś bardzo wąskiego, ale w bardzo taki szeroki, profesjonalny sposób. Mam obsługę klienta, która pomoże klientowi to wybrać. Wiesz, jest dużo takich miejsc, gdzie pewnie znajdziesz taką niszę, w której jesteś w stanie zrobić jakąś innowację, na przykład taką. Myślę, że na przykład taką innowacją bardzo prostą jest to, co ty robisz. Patrz, jak mało sklepów e-commerce tworzy kanały na YouTubie,
podcasty edukujące ludzi z jakiegoś obszaru. Chociażby z tego, wiesz, jeżdżenia na desce. To też jest obszar innowacyjności, taki, że jakby raz, że ufam tym ludziom, dwa, oni nie tylko sprzedam ci deskę, ale jeszcze tymi naszymi treściami nauczę cię wszystkiego, co jest niezbędne. Na przykład, nie? Kojarzysz jakiś sklep e-commerce, który robi jakiś taki wielki kanał na YouTubie? X.com na przykład się rozwija w tym X.com? Wielki sklep niekoniecznie. Kojarzę, tutaj mój kolega z zespołu mi opowiadał, że jest jakiś gościu, który ma sklep i pokazuje, jak się pędzi wino. Też świetny pomysł. Bo zobacz, na to nie trzeba mieć wcale bardzo dużego budżetu, nie? Głównie potrzeba chęci i czasu. Wiem, bo nagrywam podcast. I uważam, że to jest też istotny obszar innowacyjności w podejściu do tego tematu. Dobra, tylko co w sytuacji, jeżeli faktycznie ja mam kanał, który edukuje, pokazuje, który sprzęt jest lepszy? Klient ogląda taki film, widzi, ok, ten model mam wybrać, no ale wchodzę sobie na Allegro, szukam tam, gdzie jest najtańszy i kupuję tam, gdzie on jest najtańszy. Wiesz, to tego nie unikniesz. To znaczy, nie ma modelu biznesowego, w którym tego unikniesz, bo teoretycznie zamiast kupując usługę u nas, możesz znaleźć freelancera na rynku, którego kupisz teoretycznie to samo, na przykład, To jest jednak usługa, nie? No to jest trochę inaczej, bo ty jesteś w stanie klientowi pokazać, że faktycznie, że może masz większą wiedzę, może ty jesteś, wiesz, klient jakby kupuje też od ciebie, nie? Jeżeli on cię zobaczy, posłucha, no to jednak stwierdzi, no Szymon mi odpowiada, chce od Szymona, nie? A jeżeli to jest tylko jakiś sprzęt konkretny, no to mi jest obojętne, czy ja to kupię w tym sklepie, czy w tym. Po prostu kupię tam, gdzie jest najtaniej, nie? Więc tu sytuacja jest trochę inna. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony zauważ, że innowacyjność możesz też prowadzić na tym obszarze, że jeżeli robisz na przykład tylko deski, to możesz mieć największe stoki wszystkich desek na miejscu. Na przykład, nie? Versus kiedy jesteś na Allegro, to dochodzi ci do procesu jednak mimo wszystko czynnik tego zaufania. Czy ta deska w ogóle przyjdzie, kiedy przyjdzie i co będzie, w szczególności jak ja będę miał z nią jakiś problem. To jest coś, z czym możesz grać bardzo mocno, nie? W kontekście e-commerce'u. Czyli to, jaka jest nasza polityka reklamacji, jeżeli jesteś wiarygodny, dużo bardziej wiarygodny niż sprzedawca na Allegro z loginem i opiniami na przykład, nie? To jest bardzo dużo tych czynników, które się składają na decyzję na koniec. W sensie ja bardzo wierzę w to, że ta decyzja zakupowa klienta to jest taka świnka skarbonka. I my robimy działania różne pojedyncze, które wkładają pieniążki do tej świnki skarbonki i takie, które wyciągają. Nie? Jeżeli na stronie nie ma dostępności albo jest nieczytelna, wyciągasz ze świnki. Jeżeli na przykład tworzysz materiały, budzisz zaufanie, masz dobrą politykę reklamacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to wydaje się, że na koniec to się składa do tego, że ten klient jednak kupi u ciebie. A naturalnie jest tak, jak mówisz, część klientów pójdzie i kupi gdzieś indziej. Ale jakby nie gramy o to, żeby kupiło u mnie 100% klientów, którzy zapoznają się z materiałem, gramy o to, żeby kupiło 10, może 20, może 30, w zależności od biznesu. I to jest good enough. I jesteś w stanie na tym rosnąć. Też nie wszyscy kupują na Amazonie i na Allegro. Ludzie uciekają z Allegro, głównie szukając tej eksperckości właśnie w innych sklepach. To, co powiedziałeś, było fajne, że tutaj możemy grać na innowacje w ten sposób, że mamy lepszą obsługę klienta albo szybciej dostarczamy towar, może mamy, nie wiem, szybką wysyłkę, dobry proces reklamacji. Tutaj w ten sposób możemy robić innowacje, jeżeli chodzi o sklep internetowy. Wyślij zapytania do 10 sprzedawców na Allegro. Świetny eksperyment. Mało tego, wyślij zapytania do podobnych firm do nas, 10. I sprawdź, jak wiele z nich skontaktuje się z tobą do pierwszej godziny. Wy tak robicie. Do godziny jest kontakt? Nie, u nas jest kontakt do 5 minut. Pierwszy. Prawie zawsze. Zespół się uśmiecha. Ale rzeczywiście tak jest. Mamy to tak powdrażane, że 3 osoby z zespołu są cały czas dostępne i jakby to jest najwyższy priorytet. Nie ma większego priorytetu niż zapytanie o klienta w całej naszej firmie. Okej. I takie, jeżeli mamy takie innowacje, to komunikujecie w jakiś sposób to, że mamy, nie wiem, kontakt do 5 minut i to jest, wiesz... Zależy jak ułożysz sam proces jakby z twojej perspektywy, bo my akurat nie komunikujemy tego jakoś bardzo głośno, że do 5 minut, tylko w pewien sposób jak masz oczekiwania takie, a na koniec dostarczasz realizację taką, to ktoś jest w stanie to zauważyć, nie? I na przykład to, że u nas zamówisz konsultację na stronie, dostaniesz zaraz SMS-a, że się właśnie do niej przygotowujemy, możesz się za chwilę spodziewać telefonu, za chwilę jest ten telefon. U nas osoba już wstępnie widziała stronę internetową tego klienta, nawiązuje do tego, dopytuje o sytuację, dobiera konsultanta. Masz takie poczucie, że jeżeli chcesz zadzwonić do firmy, która poukłada ci procesy, to jak ona sama nie ma poukładanych procesów, pewien problem, nie?
Szewc bez butów chodzi. No to w naszym przypadku nie może chodzić, nie? W sensie, wiesz, jak ja bym mówił bardzo publicznie o tym, że wierzę w procesy i w ogóle i sam tego nie dowoził, to byłbym niewiarygodny. Choć oczywiście rośniemy na tyle szybko, że zdarza nam się popełniać błędy. I tutaj uważam, że nie jesteś w stanie tego uniknąć przy wzroście, żeby zawsze wszystko robić dobrze. Po prostu. Czasami to nie wyjdzie i tamto nie wyjdzie, ale trzeba z tego wyciągać wnioski i rozwijać się dalej, poprawiać to, co jest okej, nie? I jakby pchać to do przodu. Ja bardzo wierzę w to, że na poziomie procesu sprzedaży, obsługi klienta można budować dużo różnych wartości. Bardzo dużo różnych wartości. To jest tak często pomijane. Wystarczy, to jest dobry test. Pójdź wynająć auto w Polsce do jakiejś wypożyczalni, obojętnie jakiej, i pójdź wynająć na przykład w Holandii. To jest taki poziom, który ja sobie porównuję, dlatego że na przykład kiedyś często na moich szkoleniach opowiadam tą historię, że byłem w Holandii, wynajmowałem auto, tam pan wstał, powiedział w jakiej sprawie, powiedział, że całość zajmie 10 minut, najpierw weźmie dokumenty, potem podpiszemy, potem wybiorę auto i będę mógł odjechać, wiesz, podpisaliśmy dokumenty, dopytuje mnie, czy automat, czy manual, dobiera mi samochód pod moje preferencje jeszcze na miejscu, mimo że mam określoną klasę wybraną, nie? Daje mi numer telefonu, jakby coś się działo, tu proszę do mnie zadzwonić, w międzyczasie cały czas ze mną rozmawia, nie? Versus historia, kiedy tutaj niedaleko w Gliwicach wynajmowałem auto, bo mi się moje zepsuło i tam, wiesz, taka pani na komputerze, która wysuwa głowę za monitora, mówi: a dokumenty? Nie? Wiadomo, o co mi chodzi, nie? Ja to robię już od 10 lat, więc no powinieneś wiedzieć, jak to wygląda. Więc jakby to jest naprawdę dobry obszar w Polsce, żeby nad tym się zastanawiać. Jest nawet taka sieć hoteli, słuchaj, w Polsce. Nie mam pojęcia, jak oni to zrobili. Nie wiem, ale jak tam wchodzę, na recepcji, w restauracji, w każdej osobie, której by mnie zapytał, jestem jakiś taki, nie wiem, gościnnie traktowany, tak bym to określił, że nie czuję się jako taki intruz, że o, przyszedł i teraz będzie coś chciał ode mnie. Naprawdę, i to sieć hoteli, czy Wrocław, czy Warszawa, czy Kraków, gdziekolwiek nie nocuję u nich, Poznań, tam zawsze jest tak samo. I zawsze mi dowożą ten mój poziom oczekiwań. A jak raz zmienię i pójdę gdzieś indziej, nie? I zobaczę, to mówię, nie, no, muszę tam wracać w tej chwili. Tutaj wchodzimy na temat obsługi klienta, ale jak to zrobić? Okej, jeżeli mam jednoosobową działalność, no to mogę na to jakoś zwracać uwagę, żeby tutaj dobrze klientów obsługiwać, ale jednak jesteśmy ludźmi, może zatrudnimy później pracowników, więc jak na tych pracownikach taki standard obsługi klienta dobry wymóc, no bo tutaj wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy jakieś gorsze chwile. Ty mówisz, że w tych hotelach, w których spałeś, zawsze ta obsługa była przyjazna, gościnna, dobrze się tam czułeś. Więc jak my jako przedsiębiorcy możemy coś takiego wypracować, żeby ta obsługa klienta dobrze działała, żeby, no nie wiem, nasi pracownicy byli uśmiechnięci, dobrze traktowali naszych klientów? To jest świetny temat. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że bardzo wiele firm ma problem ze wzrostem, bo źle zatrudniło pierwszą osobę do firmy. Tutaj za kamerą siedzi Marta. Marta się teraz uśmiecha. Marta jest pierwszym pracownikiem tej firmy. W styczniu, tam za miesiąc od teraz ponad, minie jej 2 lata u nas. I na żadną rekrutację nie poświęciłem tyle czasu, co na rekrutację Marty. Dlatego, że pierwsza osoba, która pojawia się w twojej firmie, to jest już osoba, z którą zaczynasz budować kulturę organizacyjną tej firmy. I kulturą organizacyjną firmy jest to, w jaki sposób załatwiasz sprawy. Wszystkie sprawy. Nie tylko sprawy na linii z klientem, nie? Kulturą organizacyjną jest to, że my jesteśmy wobec siebie uczciwi, że ja nie robię w konia zespołu, zespół nie robi w konia mnie, że ludzie w tym zespole naprawdę się interesują klientem. Tego nie da się nauczyć. Naprawdę interesuj się klientem. No wiesz, bez sensu, nie? To jakby od tego, od tej pierwszej osoby szalenie dużo zależy i biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa. Marta, która tu siedzi, mówimy jej to wiele razy, nie mielibyśmy obecnie Sellwise, gdyby Marta nie była Martą. Gdyby nie była taka, jaka jest, że ona serio jest, ci klienci są dla niej ważni, ludzie są dla niej ważni i wiesz, w kontekście, kiedy łapiesz do zespołu taką osobę, dla której to jest ważne, to odpada ci cały ten problem martwienia się, a jak to teraz zmusić tych moich pracowników, żeby oni się interesowali klientem. Branson kiedyś powiedział takie zdanie, że ja nie wiem, czy się zgadzam z nim w pełni, ale na pewno ono jest w jakimś stopniu interesujące. Powiedział, jak zadbasz o swój zespół, to oni zadbają o twoich klientów. I to serio jest, myślę, w pewien sposób prawda. Tak mi się wydaje.
Teraz na twoim miejscu tutaj usiądą po kolei wszyscy pracownicy i będziemy ich przepytywać, co oni na to. Ale powiedz mi, w jaki sposób mam te osoby znaleźć? Jakimi kryteriami się kierować? Mówisz, zatrudnienie pierwszego pracownika jest bardzo ważne, więc jak ja mam to wyczuć, czy to jest dobry pracownik? Skąd ja mam to wiedzieć? To jest też dobre pytanie. Bo teraz pierwszą rzecz, którą musisz zrozumieć, jak rekrutujesz pierwszą osobę, to musisz wiedzieć, co chcesz jej oddać. Jakie procesy, zadania, rzeczy do zrobienia. Bardzo trudno wychodzi zatrudnienie pierwszego pracownika, którego zatrudnisz i powiedz tak, ogarnij tak, jak ja ogarniałem dotąd. Mission impossible. Jak ja rekrutowałem Martę, to wiedziałem, że chcę jej oddać dwa procesy konkretne. Pozycjonowanie i pozyskiwanie klientów, prospecting, taki manualny. Dwa bardzo konkretne procesy, dwa przetestowane. Nie Marta, wymyśl, jak to będziesz robić, tylko to są dwie rzeczy, które wiem, że są potrzebne, wiem, że ktoś je musi robić i jakby zatrudniasz kogoś do tych zadań. Możesz sobie wypisać kompetencje, które są potrzebne do pozyskiwania klienta, komunikatywność, otwartość. Możesz sobie to zbadać na rozmowie kwalifikacyjnej, do pozycjonowania, do takiej manualnej pracy. Ktoś, kto wiesz, potrafi pracować w skupieniu, wiesz, jest zorientowany na celu na przykład. Ale uważam, że do tej pierwszej osoby w zespole dochodzi taka jedna kompetencja by default, z zasady. Po prostu. I pierwsza osoba w zespole, którą zatrudniasz, musi być też kimś, kto w razie czego będzie w stanie zarządzać twoją rosnącą firmą, czy twoim rosnącym zespole w ramach tej firmy. Bo jeżeli zatrudnisz osobę, która jest świetna tylko operacyjnie, nie będzie w stanie przejąć od ciebie żadnego obszaru zarządzania, bo nie mówię nawet o całym, ale jakiegoś obszaru zarządzania, to masz duży problem. No bo wtedy co? Ta pierwsza osoba, jak będzie wymagała kogoś do zarządzania, albo druga, to dalej ty będziesz zarządzał, czy zatrudnisz menadżera z zewnątrz? Strasznie trudne, nie? Więc podsumowując odpowiedź na twoje pytanie, muszę być konkretnie świadomy, co oddaję tej osobie, jakie zadania, jakie procesy. Nie tam ogarniaj, konkretnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musisz umieć zbadać. Jak masz konkretnie wymyślone, co chcesz oddać, to łatwo zbadasz już na rozmowie, czy aby na pewno. I trzecia rzecz, uważam, że te umiejętności menadżerskie potencjalnie są strasznie istotne. Czyli to, że firma nam bardzo szybko rosła i to, że Marta potrafiła wyjść jako menadżer tego zespołu, który tu widzicie w biurze, to było bardzo ważne. Gdybym ja miał to robić, to nie dałbym rady z innymi obszarami firmy i w tym czasie nie mógłbym być gdzieś indziej. Nie? Jak u ciebie wygląda ten proces rekrutacji? Bo dobra, mamy jakąś rozmowę kwalifikacyjną, ale na takiej rozmowie pracownik może, nie wiem, być w stresie i nie jestem w stanie na jednej rozmowie stwierdzić, czy on faktycznie będzie dobry w komunikacji z klientem. Więc jak to u ciebie wygląda? Jest jedna rozmowa kwalifikacyjna i to już wszystko? Po czym stwierdzasz, czy ten pracownik jest dobry, czy nie? Czy jak ten proces przebiega u ciebie? Znaczy, wiesz co, my się go uczymy, też otwarcie ci powiem. To znaczy, te rekrutacje, które prowadziliśmy, to w jaki sposób sami się uczymy, jak to najlepiej robić u nas konkretnie. Natomiast w dużym skrócie proces jest podzielony na kilka etapów. Pierwszy to jest taki 15-20-minutowy telefon, który na bardzo grubych faktach pozwala nam określić, na ile jesteśmy blisko, daleko siebie. W określonych przypadkach, jak rekrutacje są duże, używamy takiego narzędzia, które pozwala przeprowadzić rozmowę przez wideo. Kandydat widzi pytania, odpowiada na nie na kamerce, my otrzymujemy nagranie. To pozwala nam też szybko zawęzić grupę osób, które potencjalnie do tego stanowiska mogą pasować. Potem uruchamiamy te docelowe rozmowy kwalifikacyjne, które są już dłuższe, w jakiś sposób bardzo głęboko wchodzą w detale na temat konkretnego kandydata. I teraz zależy, jeżeli rekrutacja jest jakaś bardzo kluczowa, bardzo ważna, w tym momencie wchodzi assessment. Assessment to są jakieś praktyczne zadania do wykonania, testy, napisz coś, zrób to, siam to, czam to, czy owam to, czasami w większej grupie, żeby można było też na większej grupie wyciągnąć wnioski. I ostatnim etapem teraz już jest rozmowa ze mną. Czyli ja wchodzę teraz na ostatni etap i załóżmy tak trochę, nie wiem, wchodzę ocenić, czy aby na pewno, nie? Czyli raczej długi proces, raczej odpowiedzialny i też uczciwie muszę powiedzieć, że popełniliśmy kilka błędów rekrutacyjnych, ucząc się to robić u nas konkretnie. Okej. Okay. Mówiłeś, że zatrudniacie do bardzo konkretnych procesów. Czy masz przygotowane zawsze jakieś procedury, jak te zadania, do których zatrudniasz, powinny być wykonywane? Czyli przychodzi osoba i ty jej dokładnie mówisz, masz to robić w
taki, taki, taki sposób po kolei, czy to jest osoba, która ma sama sobie tą pracę zorganizować i robić to tak, jak ona uważa? Ani tak, ani tak. Bo teraz to, co powiedziałeś, jest groźne w jednym wymiarze. To znaczy, nie można zatrudnić kogoś do zespołu i powiedzieć, słuchaj, to są, tu masz i rób, nie zadawaj pytań. Nie? Jakby raczej komunikat jest taki, że to jest proces, dotychczas to działało nam najlepiej, ale jakby jak teraz ty się na tym skupisz, to liczymy, że uda nam się to wspólnie poprawić. Ta tablica za tobą, o której rozmawialiśmy poza kamerami, która co tydzień pozwala nam mierzyć różne procesy i jakby decydować, jest właśnie po to, żeby zmieniać. Nie? U nas każdy ma wpływ na to, na przykład jak tu siedzi Kamil i Kamil w jakiś sposób rozmawia z klientem, to każdy w zespole może wnieść, żebyśmy jakoś inaczej to robili. Żebyśmy tego nie robili, tamto robili, bo to jest złe, tamto jest dobre, a tu słyszałem od klienta, że warto to zmienić, poprawić anyhow. I czyli podsumowując, musisz mieć jakiś proces, jakieś założenia, bo nie da się poprawiać niczego. Nie? Robię to za każdym razem inaczej. To nic nie poprawisz, nie? Jak za każdym razem robisz inaczej. Ale jak jest jakiś punkt wyjścia, w którym możesz zmieniać, zmieńmy to, zobaczmy, czy będzie lepiej, nie było lepiej, wracamy. Zmieńmy to, zobaczmy, zmieńmy. I w ten sposób modyfikujesz proces, a ludzie, których zatrudniasz, pomagają ci w tym, no to jest najwyższa forma jakby takiego biznesowego sukcesu trochę, nie? No bo większość tych zmian w procesie, które już u nas się dzieją, to nie są zmiany wymyślone przeze mnie jako właściciela. I to jest ważne. Bardzo dużo mówisz o procesach, więc powiedz nam trochę więcej, czym w ogóle są procesy. Ty jesteś wielkim zwolennikiem procesów. Tak. Więc co to są procesy, jak takie procesy mamy poustawiać? Procesem może być wszystko. Procesem na przykład u nas jest to, że wiemy, kto robi zakupy do biura i jak często. To jest proces. No bo teraz możesz zrobić tak, że kupujesz kawę dopiero jak się skończy. Część osób się śmieje, ale to byłoby bardzo groźne, bo my jesteśmy firmą, która przerabia kawę na wyniki sprzedażowe, więc jakby jej zabrakło, to byłby duży problem, ale nawet to może być procesem. Proces to jest generalnie przepis na zrobienie czegoś, na wykonanie czegoś. I teraz spójrz, podam Ci przykład na sprzedaży. Mam trzech handlowców różnych. Ten jest ekstrawertyczny, ten jest introwertyczny, a ten jest jakiś taki pośrodku trochę, nie? I teraz ten ma swój sposób, jak on zadzwoni na początku i powie tak, to klient się zgadza. Ten drugi wymyślił, że jak wyśle maila, to częściej się klient zgadza, a ten trzeci wymyślił, że jak nic nie robi i nikt nie zauważy, to jest najlepiej. No to już tak, wiesz, teoretyzuję teraz, ale z tych wszystkich trzech podejść, jednak mimo wszystko, gdyby przejść na fakty, jedno tylko będzie najbardziej skuteczne, nie? W sensie to nie będzie tak, że te pisanie maili będzie równie skuteczne, co dzwonienie i umawianie. No to teraz, które jest bardziej skuteczne? Jak robimy jako firma? Piszemy czy dzwonimy? To jest decyzja w procesie właśnie. Nasza firma dzwoni od razu, jak dostajemy zapytanie. To jest proces. I teraz, jak nie masz procesów, instrukcji działania, sposobu działania, który oczywiście możesz poprawiać. Za miesiąc możesz stwierdzić, że jednak nie dzwonimy. Mamy lepszy pomysł. Jak nie masz instrukcji działania, to skazujesz się na to, że do końca świata twoja firma jest takim chaosem, raz się uda, raz się nie uda. Wszystko zależy od tego, czy mamy dobry dzień, czy nam dobry pomysł przyjdzie do głowy. Nie da się tak prowadzić biznesu. Wiesz, jak ja bym na przykład, wiesz, przychodzą lidy i czasami dobrze sprzedajemy, czasami zrobimy ofertę w PDF-ie, czasami zrobimy ją tak, czasami inaczej, wszystko zależy. Jak mamy czas, to robimy tak, jak nie mamy, to robimy inaczej, nie? To moim zdaniem to jest bardzo groźne. To znaczy, w praktyce ta nasza praca doradcza sprowadza się głównie właśnie do budowania procesów, co jest przerażające. Zdarza nam się widzieć firmy, które działają od lat nastu i nie mają procesów. Mówimy, no ale to czekajcie, u was pracowało w całej historii 40 handlowców i wy nie wiecie jakby jak najlepiej jakby sprzedawać w waszej własnej firmie, nie? To jest przerażające, jak się nad tym zastanowisz. Każdy handlowiec, który tam dołącza, musi wynaleźć koło od nowa. I ta firma płaci wielokrotnie przez te 20 lat za to, że każdy nowy handlowiec wynajduje to koło od nowa. Ten ma swoje prezentacje, ten ma swoje. Ten dzwoni i ten pisze. Tym są procesy, nie? Procesy są jakimś sposobem działania. I teraz od razu odpowiem pewnie na taką twoją trochę wątpliwość i wszystkich. Ale one ograniczają. Wrzucają ludzi na jakieś tory przecież. Bezmyślnie czasami. Co nie jest prawdą, bo właśnie jak zorganizujesz ludzi dookoła tego, że okej, tak robimy, ale szukajmy jak to poprawić, jak to robić lepiej, od której strony zacząć, może inaczej zadajmy to pytanie, a może tak spróbujmy.
To jest wtedy, wiesz, tak naprawdę fajne. Jeżeli mamy już firmę i mamy już jakichś pracowników, no to tak się zastanawiam nad tym, jeżeli teraz wrzucimy w tą istniejącą już firmę, stwierdzimy, dobra, teraz chcemy robić procesy, no to tu jest takie ryzyko, bo na przykład mamy jakichś handlowców w firmie i część handlowców jest taka bardzo ekstrawertyczna, ona nie ma problemu na przykład z dzwonieniem, a część osób może być, no nawet niekoniecznie muszą to być handlowcy, ale część osób może być trochę jednak introwertyczna i dla nich niekoniecznie będą się w tym dobrze odnajdywać. Na przykład myśmy się umówili przed nagraniem rozmowy na telefon. Ja na przykład nie cierpię rozmawiać przez telefon. Naprawdę? Przepraszam cię. Co prawda, to była fajna rozmowa. Jak już pogadaliśmy, było spoko, ale mnie na przykład to stresuje, że ja muszę z kimś rozmawiać przez telefon. I jak tutaj teraz, jeżeli mamy już działającą firmę, narzucimy jakieś procesy, to czy one na pewno będą się sprawdzać, jeżeli narzucimy, że każdy musi dzwonić? No i teraz pięknego tematu dotknąć. To jest w ogóle cudowny temat. Nawet mamy takiego case'a, dokładnie taki przykład, jak teraz powiedziałeś, firma istnieje 20 parę lat, cały dział płaski, nie? Ludzie, którzy wszyscy robią to samo, jedni ekstrawertyczni, inni introwertyczni, jednym idzie lepiej, drugim idzie gorzej. I my wchodzimy. Po 20 latach nie ma tam żadnego procesu, ani jednego. I zaczynamy to powoli badać, kroić, rysować strukturę i procesy. I teraz patrz, wyobraź sobie taki układ. Powstaje z tego dużego działu, powstał jeden zespół, który zajmuje się new biznesem. Trafiają do niego leady, nowi potencjalni klienci, wdrożyliśmy tam CRM-a, nauczyliśmy ich robić proces z tymi nowymi klientami, nie? I ci ekstrawertyczni są zachwyceni, bo nie muszą się babrać w tych fakturach, w tej obsłudze i w tym wszystkim, nie? Już wiesz, do czego zmierzam pewnie. Obok powstał dział obsługi klienta. Wyraźnie określiliśmy, kiedy ten new business przekazuje do obsługi klienta swoje rzeczy, nie? I w pewnym momencie się spotykają z klientem razem, mówisz, teraz już będzie współpraca, to jest osoba z obsługi klienta, on będzie cię prowadził, będzie odpowiadał za to, za to, za to, za to i za to. Jakbyś miał inne tematy, dzwoń do mnie, nie? I to już jest elementem procesu, że ten klient tam przychodzi. On się czuje raz, że to jest wszystko uporządkowane, trafia tam i tak dalej. I teraz uwaga, po roku opiekowania się przez ten new business proces trafia do account managera, do osoby, która nie jest ekstrawertyczna, która jest nieco introwertyczna, ale jest biznesowa i robi coś innego z klientem. Robi z klientem nie new business, tylko robi z klientem, hej, współpracujemy, zastanówmy się wspólnie, jak możemy współpracować bardziej, gdzie mogę ci pomóc, na co mogę zwrócić uwagę, nie? Czyli tacy trochę farmerzy. I teraz zwróć uwagę, co się stało w ogóle w tej firmie, o której myślę teraz, u tego naszego klienta. Stało się coś absolutnie pięknego. Ci ludzie z tego zespołu powiedzieli, że w ogóle coś pięknego te procesy, że to nam tak poukładało życie. Ja wiem, jak kiedy do mnie trafia klient, co dokładnie mam z nim zrobić, wiem, na czym dokładnie polega moja praca. W końcu nie mam jakichś takich wrzutek, że wbiega pani prezes w tym przypadku i mówi to zrobić, w sumie to nie wiadomo, kto ma to zrobić. Że paradoksalnie bardzo często wdrożenie tych procesów leczy tą całą sytuację. Bardzo, bardzo znacząco. No tutaj ważne jest też chyba to, żeby dobrze dopasować osoby do tego procesu, w sensie tak. Wsadzić je w odpowiednie miejsce tego procesu, nie? Tak, ale też wiesz, z drugiej strony jest tak, że sam proces można zbudować w taki sposób, tak już zupełnie serio, bo nie zawsze jest taki komfort, że nie wiem, mam 20 osób i mogę je tam, wiesz, porozdzielać po różnych działach. Czasami mam dwie osoby i ja bardzo lubię wtedy myśleć o procesie jako o różnych rolach. I u nas na przykład tak jest to zrobione, że są role. Nie mamy nazwy stanowiska, która tam odpowiada czemuś, tylko są role. Ktoś jeden określony wysyła umowy do klientów. To jest jego rola. Po prostu. I to trafia do osoby, która się czuje z tym ok. Ktoś jeden konkretny wystawia faktury. To jest jego rola. I dzielimy się rolami właśnie. I te role, na przykład, jeżeli ktoś się nie okej czuje z tymi fakturami, można je spróbować przesunąć do innej osoby. I w mniejszych zespołach na przykład takie podejście jest bardzo uwalniające. Okej, porozmawialiśmy trochę o biznesach, które już istnieją, mają trochę pracowników, ale z jakich procesów powinna się nasza firma składać, jeżeli dopiero zaczynamy? Jakie procesy powinniśmy w ogóle sobie poustawiać? Jeżeli mamy dopiero nasz pomysł, zakładamy firmę, a tutaj na drugim końcu mamy już prosperującą firmę, więc na jakie procesy tutaj od samego początku w tej zwrócić uwagę? Tak. To jest to dwa główne. Pierwszy, nazwę go delivery, czyli dostarczanie. Jak dostarczasz jako mała firma, to twoją główną zaletą jest to, że jesteś bardziej elastyczny niż ta duża. I możesz to robić szybciej, inaczej, po godzinach, w jakiś sposób. Czyli delivery to jest pierwsze. Jak ja to zrobię, że to zrobię. Ale drugi, być może ważniejszy dla początkującej firmy, to jest jednak mimo wszystko proces pozyskiwania klientów.
nie spazm Herkulesa, a teraz opublikuję post na LinkedInie, napiszę 3 wiadomości i może będzie lead. Nie. Proces, nie? To jak ja jako mała, początkująca firma niby będę pozyskiwał tych klientów. I to absolutnie musi być proces. Bardzo często zdarza się tak, że o super, zdobyłem 2 klientów, rośnie. O cholera, odszedł jeden. Muszę pozyskiwać klientów. Teraz pozyskuję. Rośnie. Jestem zawalony robotą. O, to już nie pozyskuję, bo zawalony robotą jestem. Jeden odszedł. Czujesz? To musi być proces, który leci stale. Pozyskiwanie klienta do mojej firmy. Na tym temacie się skupimy w drugim odcinku, ale jest jeszcze jedno zagadnienie, o którym chciałem tutaj porozmawiać. Rozmawialiśmy o tym już w kontekście leasingów na samochód, a mianowicie jest to cashflow. Co to takiego jest cashflow w firmie? Cashflow to jest taka fajna sytuacja. To jest pojęcie, które poznaje każdy przedsiębiorca, kiedy okazuje się, że na papierze zarabia, a na koncie nie ma pieniędzy. No bo może się tak zdarzyć, klient ma długi termin płatności, ja muszę tu komuś wypłacić i niby ja mam jakąś kasę na papierze, ale tak w rzeczywistości to nie mam. I myślę, że każdy początkujący przedsiębiorca, który ma chociażby małą pokusę tego, żeby założyć jakikolwiek biznes, powinien bardzo dużo poczytać o cashflow i w szczególności zaplanować, jak to zrobi w swoim biznesie, żeby mieć gotówkę, pieniądze tu i teraz, nie kiedyś, tylko tu, na miejscu. Jest dużo rozwiązań typu factoring, jeżeli pracuję na rynku, na którym są bardzo długie terminy płatności, ale ewidentnie muszę panować nad cashflow i my na przykład u nas w firmie mamy jedno centralne repozytorium, w którym wiemy, kiedy wpłyną nam pieniądze, ile musimy komu zapłacić, jak panować nad tym cashflow. Czy jakbyś teraz mnie zapytał, czy mogę zainwestować w coś, na przykład, nie wiem, 10 tysięcy, bez szkody dla mojego cashflow, to jestem w stanie Ci odpowiedzieć. I to jest ważne, żeby przedsiębiorcy potrafili też odpowiedzieć na to pytanie na faktach, nie na przeczuciach. Bardzo, bardzo ważne. Dużo firm się zamknęło z tego powodu. Okej, no to na co mam zwrócić uwagę? Jak dobrze pilnować tego cashflow, żeby wszystko grało? Znaczy, wiesz co, to jest po obu stronach, no bo z jednej strony to jest bardzo duże zagadnienie. Ja też nie jestem finansistą i boję się, że mogę wprowadzić w błąd, ale na pewno z jednej strony możesz negocjować dłuższe terminy płatności u Twoich dostawców i negocjować krótsze terminy płatności u Twoich klientów. Na pewno bardzo ważne. Z kolejnej strony możesz wymagać przedpłat za swoją usługę, na przykład, albo przedpłat w połowie w jakiś sposób. Na pewno musisz umieć negocjować i w jakiś sposób zaplanować, jak to zrobisz, że jakby to się uda zrobić. I my mamy na przykład na dzisiaj mamy tak zapięty biznes i nasze procesy, że teoretycznie nie ma prawa wystąpić u nas sytuacja, w której cashflow by nam siadło. To wynika z tego, jak mamy spisane umowy z naszymi podwykonawcami, z naszymi konsultantami, z klientami, kiedy oni płacą, przedpłacają i tak dalej. Bo na przykład innowacją u nas jest model abonamentowy i mamy tylu stałych klientów, że na dzisiaj pierwszego dnia miesiąca, jak wystawimy faktury, już jesteśmy rentowni. Ale wydaje mi się, że odpowiedź będzie zależała od każdego biznesu, wiesz, z tym cashflow i specyfiki jakby konkretnego rynku. Wydaje mi się, że to, co jestem w stanie tutaj doradzić, to na pewno to, żeby dużo o tym poczytać. I tak zupełnie przy okazji jest kilka firm takich jak Sellwise, które doradzają w obszarze finansów. I warto, szczególnie jeżeli firma już zaczyna rosnąć, skorzystać z takiej firmy, która pomoże mi dobrze te finanse poukładać i na przykład stworzy mi taki dashboard, który mi powie, jak to moje cashflow, kiedy powinienem reagować i jakby tworzyć jakąś taką sytuację wyjątkową, nazwijmy. Jakby ktoś szukał takiej firmy, to zachęcam, znam jedną, która jest naszym klientem, jest świetna. To by była moja odpowiedź, to jest duże pytanie. Dobrze, Szymon, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Widzimy się w drugim odcinku. Drugi odcinek będzie poświęcony temu, w jaki sposób pozyskiwać klientów, żeby to był w nowym biznesie, żeby to był proces powtarzalny, tak, przewidywalny. Dokładnie. Wielkie dzięki.